oglądamy vlogi podróżnicze. Księżniczka i żaba. Przyjechaliśmy na urodziny Lilusi i na walentynki tutaj świętować. I mamy w planach sprawdzić kilka atrakcji dubajskich. Co, jedziemy odebrać nasze bagaże. Tutaj jest cieplutko, już to czujesz, praktycznie mam wody. Chcieliśmy początkowo jechać gdzieś bliżej, w sensie... Na Teneryfę. Na Teneryfę albo coś takiego, ale ciężko się tam dostać tak naprawdę. I do Dubaju jakby jedyne takie loty, takie od ręki są na kolejny dzień. Także można sobie szybko, fajnie tutaj bez przysiadek dojechać. Także jesteśmy w Dubaju, 6 godzin lotu. Mało miejsca. Leciliśmy lotem. Lecimy po bagaże i pokażemy wam nasz hotel. O, jesteśmy w hotelu. 4301-4304. Cześć, nagrywamy to po raz trzeci, ponieważ dwa razy nie działała... No czemu prawdę nie chcesz mówić? Mów prawdę swoim widzom. Dobra, tym będziemy się różnić. Tym będziemy się różnić. Ja mówię prawdę. Bo będziemy mówić prawdę. Dobra, zepsułam się kartę, więc nagrywamy trzeci raz. Chcę wam pokazać, jaki mamy zajebisty. I ja będę trzymał kamerę, bo Lilka ma takie krótkie ręce, że mi ucina głowę cały czas. A ty mi ucinasz z głowy. Nie, no patrz, jesteś ten. To nie komfortowy. No i to ty tak myślisz, że jest komfortowy? Tak. Dobra. To nie jest ważne. Ważne jest teraz, co tutaj jest. O, nie mają nawet płyty indukcyjne, tylko na gaz mają. Dlaczego? Bo jest tani tutaj gaz i dlatego mają to wszystko na gaz. Widzisz, ja myślałem, że może bieda, a to jednak oni to wszystko przemyśleli. Tu mamy taki pokoik, salonik, move me, tutaj tak. Taki... ja będę nagrywać tutaj prezenty, bo ty mi zaraz obecnie tutaj będę sobie w sufitie widziała. Tutaj mamy taki neon, kanapa, telewizor i teraz. I tutaj jest wyjście na balkon, który pokażemy wam zaraz, bo to jest najbardziej ekscytująca część. Tu wchodzimy dalej i mamy sypialnię, ale to nie jest nasza sypialnia, bo to nie jest... Master bedroom. No tutaj łazienka, jeszcze przeoczyłaś coś. No łazienka jakaś. No ale to ludzie, widzieliście kiedyś prysznic? Prysznic. Ładne. A widzieliście kiedyś takie coś, że dwie pary drzwi prowadzą do łazienki i jedna mi wchodzi, drugi mi wychodzi, a do tego... Tak, ale jakby to jest... No nie, no bo to się nie zamyka. No chodź. No jak się nie zamyka? No chodź. Co, zamknąłem? Nie wiem, dziwne było to przejście, no ale po prostu są drugie drzwi. Dobra, do tego samego. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra, tutaj jest główna sypialnia, czyli nasza sypialnia. Oj, nasz. Wielkie łóżko. Ta łazieneczka jest ładniejsza. Toaletka tego, tam no i nasza wanna. Wspaniała. Z widoczkiem. Teraz będę się odbijała w szybie, ale tutaj mam piękny widoczek. Dzisiaj no jakaś kąpiel walentynkowa chyba tutaj wleci. Bo teraz prowadzimy was do głównej atrakcji. Yeah. Powiem ci, jak pięknie wyglądasz na tym tle. Jesteśmy na 43 piętrze. Trochę wieje. Tutaj widzicie naszą łazieneczkę, więc zobaczcie sobie. Czekaj, powiem, więc zobaczcie sobie, jaki mamy tam widoczek. Pięknie to wygląda. Tu jest, zobacz, osiedla pod nami, tak mi się wydaje. No ale nasz. No możesz sobie tutaj kawkę pić rano, my nie pijemy kawy. Misiek, ten basen. Private basen. Ciepła woda. Także jakieś foteczki tutaj na pewno będą robione na tym tle. No ale właśnie jesteśmy na tym 43 piętrze i... I wieje bardzo. Ale i tak jest. Jest ciepło, tylko wieje po prostu tutaj. Więc teraz co, ogarniamy się? Ja nie ogarniam się nawet. No ja bym chciała troszkę. Ale co się ogarnia? No tak po prostu... Ja idę w tym. Podmyć paszkę. Czemu masz w spodniach tą maseczkę? To jest nowy trend, zobaczcie. Żeby wypełniać dziury w spodniach maseczkami. Ciekawe. Żeby kupił sobie ostatnio torebkę, odgapił ode mnie. Rzekły mus. Piękna. I właśnie narzeka, że nic się tam nie zmieści, poza... Jak to się nazywa? Bacardi? Wiem, ale taki mały alkohol to ma nazwę jakąś? Nie. I też się tam nie zmieści. Małpka? Czy to jest większy? To jest większy. Nie, no ja się trochę ogarnęłam, trochę się podmalowałam. To jakieś pyszne... Pyszne kasiole.
kaszynacy. Już. O ja, fajne są te MMS-y. Jak będę sobie jutro je zajadała nad basenem. Właśnie. Idę, misiu. Mam szczęśliwy walentynek. Szczęśliwa z tobą. A nie mam, mam maski. Karta. Ja mam kartę. A, nie wiem, małe torebki. Niby piękne, ale co tam się mieści? Bardzo mało. No nie mieści się ta moja ładowarka tam, tak? Do mojej? Nie ma szans. A co tam masz? No nie wiem właśnie, tak naprawdę... No to wyjmij wszystko. No ale nie, no bo ważne rzeczy, no nie wiem. Co? Co mam? Telefon. Portfel. Nasze paszporty. I tyle. Tyle ci potrzebne. Resztę wyjmujemy. Nasze testy covidowe. Pieniądze. To było potrzebne. Czyli okazało się, widzowie, że po prostu... No słuchawki jeszcze. Zaśmiecone. Mimo tego, że AirPodsy mamy. To jeszcze słuchawki. Okazało się, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy się AirPods. Że nie dość, że masz lip balm, to jeszcze masz pogryzioną przez goniusia. Dobrze, ale gdzie ty chcesz ładować telefon, jak tutaj są inne kontakty? No właśnie, tam. Ja wstaję wcześniej, bo jesteśmy tutaj od poniedziałku, czyli dzisiaj do piątku, w piątek już wracamy, więc krótko, no ale ciężko się zmieścić w napiętym... Musimy szybko zasiąść, bo mecz mojej drużyny się na piętym grafiku rapera po prostu, jakoś tam znalazł dla mnie te 5 dni. No, w moim napiętym grafiku idę na kolację z moją dziewczyną i niestety mecz mojej drużyny muszę oglądać jako włodarz. Pokażę wam... stylówki jeszcze. Tutaj mam z Lamani taką fajną marynarę dużą. Pod spodem taki topik IMG'a i to są spodnie Crypt. A ja mam na sobie bluzę 2005, torebeczkę Rzekły Mys, mam tutaj Life is Porno koszulkę pod spodem True Religion Jeans i Misbehave mam takie... Ale ja... Nasze nowe fajty, które kupiliśmy sobie takie same. No i to tak naprawdę ja tak wyglądam już przez cały dzień, bo to jest moja stylowa samolotowa, a Lilka się przebrała na elegancko i to jest niesprawiedliwe, bo po prostu powinniśmy wyglądać równie elegancko. To po prostu do ciebie ładnie wygląda. Ja po prostu jestem elegancki. Jesteśmy tutaj w takiej knajpce. Knajpce w naszym hotelu, po prostu na innym piętrze. I tutaj jest coś takiego, że jest mnóstwo kuchni jakby w jednym. I zamówiliśmy wszystkiego po trochu z każdej kuchni. Sushi, curry i steka. Sushi, curry i steka, więc trochę. I wszystko do podziału, bo ja na przykład jestem takim typem osoby, że ja nie lubię zamawiać i ja często proszę żabę, żeby zamawiał coś dla mnie, bo on wie lepiej, co jest dobre i co mi będzie smakowało i zawsze mi smakuje. I nigdy Lilka nie dojada do końca, więc po prostu zawsze bierzemy bezglutenowe pode mnie. Tak, dokładnie. Więc czekamy na jedzonko, no i dzisiaj internaziomale grają. Może powiedzieć, na którym są miejscu? Teraz na takim trzecim ex aequo z czterema innymi drużynami. No ale po tej ostatniej to nie... Też chyba są ex aequo dalej. W sensie z dwoma chyba są dalej ex aequo. No to trzecie miejsce jakby? Nie, no jesteśmy do tak zwanych playoffów. Czyli takich rozgrywek już finałowych. Kwalifikują się tych sześć drużyn się kwalifikuje, więc na ten moment kwalifikujemy się, więc... Dobra. Bardzo dobrze. Danie numer 1, czyli guacamole z chipsami bananowymi, tak? Mhm. No i streamek. Oglądamy, kibicujemy. My mamy tutaj tajskie curry. No. Czerwone, z tego co widzę. No. Z kurczaczkiem i z różnymi pysznymi rzeczami, z brokułkami, z cukinią, z ryżem. Oraz stek. Ribeye, pire ziemniaczane, chimichurri z takim sosem do steka tutaj, oczywiście. A musimy nakarmić, tak jak na walentynki. Dobra. Przyszło kolejne zamówienie, co tutaj mamy, Kania? Mamy tutaj nigiri z najdroższego tuńczyka na świecie. To jest to, tak? To. Marmurek. Tak zwanego toro. Czyli części, tłustej części podbrzusza tuńczyka błękitno-płetwego. Ładnie. A to drugie? A to drugie to przegrzebki. Równie dobrze i równie dobre i fascynujące. Zjemy je na koniec, bo jest tak zimne, więc teraz jemy to. Kolejne to jest na żywo. No, się sprawdza, czy nie za gorące.
troszeczkę też. Pyszne. Ale się daje mam. Fantastyczne jedzenie. Patrzcie, to jest nasz hotel. Zajebisty, co nie? Hotel Five. Five Hotel nazywa się. Fajnie, cieplutko, zamieszkajmy tu. Same furki. Fajne. Stoją tutaj. Ale... Mister Żabson też kupił fajną furkę, która się pojawi na vlogu, jak zostanie odebrana już niedługo. No. I na teledysku się pojawi. No. Zresztą, co? Mogę powiedzieć, że już kiedyś pojawiłeś się na moim teledysku. W teledysku ulala, więc możecie strzelać, które to auto, bo tam były chyba 3 albo 4. 4. To najfajniejsze. No, co? Jest szlafroczku Victoria's Secret. A ja w twojej bluzie IMG, a? Ona jest dobra na ciebie? No i nalewa się woda. Kąpiel z widoczkiem. Czekałam na to, odkąd byłam w tym samolocie. Męczyłam się przez te 6 godzin. To myślałam tylko o tej kąpieli dzisiaj. I słuchajcie, czasem mam tak, po podróży na przykład, właśnie i noszę maseczkę, że mi wyskakują takie plamki po prostu czerwone. Myślę, że rano już to zniknie, ale nie wiem, dziwne, od maseczki po prostu to, tak mi się dzieje. No nie było jak w wanience leżaliśmy. No bo nie będę nagrywała, jak leżymy w wannie. W ciepłej wanience się chillowało. Także kończymy dzisiejszy vlog i widzimy się jutro. Pa!